Jeżeli tutaj się pojawili, to oczywiście są chętni do nauki. Grupa dość liczna, jak na taki poziom początkujący, bardzo zróżnicowana. Początkujący mogą również być wiekowo bardziej zaawansowani. Natomiast ja takich warsztatów robię dość dużo. Generalnie zawsze się to udaje i dzisiaj również udało się bardzo fajnie. Można nauczyć się, przede wszystkim można naładować akumulatory. Osobiście, jako bardzo młody człowiek, dokładnie tak zaczynałem, jeżdżąc na warsztaty do chodzieży. Były to lata 80. zeszłego wieku, aż strach powiedzieć, ale pamiętam do dzisiaj, że spotkałem tam świętej pamięci Jarka Śmietanę. Usiadłem obok niego i nie wierzyłem, że to się dzieje, że tak można wspaniale grać na instrumencie. Już ta sytuacja spowodowała, że ja też tak chciałem i robiłem wszystko, żeby do tego poziomu dojść. Moje doświadczenie mówi mi coś takiego, ponieważ zdarzyło się kilka sytuacji dość czasami dla mnie, powiem inaczej. Nigdy nikomu nie powiem, że on na przykład będzie dobrze grał albo nie będzie dobrze grał, ponieważ miałem wiele zaskoczeń, kiedy ktoś, kto przychodził i na pierwszy rzut oka wydawało się, że no może się nie udać, może być kłopot, on rozkwitał, on rozwijał swój talent. Myślę, że wzorowanie się na kimś nie powoduje, że tej swojej drogi nie znajduje się później. Na pewno należy czerpać z tradycji, należy czerpać z dokonań tych wielkich mistrzów, uczyć się od nich. No, według zasady, najpierw naucz się tego, a później złam regułę i znajdź coś swojego. Przedstaw się. Mateusz Mazanek, zespół Merkurius z Tarnowa przyjechaliśmy. Powiedz, jak często bierzecie udział w takich przeglądach? Dość często zdarza nam się. Kilka takich przeglądów udało nam się nawet tam zająć miejsca. Drugie, pierwsze, trzecie, w zależności jak nam poszło tak naprawdę.
ale dość często bierzemy udział w takich przeglądach właśnie. Stresujecie się, jak słuchacie innych zespołów? Porównujecie się, czy raczej jest to dla Was mobilizujące i uczycie się dzięki temu? Chyba trochę to i to, bo myślę, że obserwujemy inne zespoły i często zdarzają się takie naprawdę solidnie grające, profesjonalnie, już można powiedzieć, zespoły i zwracamy na to uwagę i staramy się od nich czerpać. Rock Band, gramy od jakichś 5 lat, w składzie obecnym od niedawna i generalnie jest nam bardzo dobrze, tak jak teraz jest. Jak określicie swoją muzykę? W czym się czujecie najlepiej? Rock. No rock. Ogólnie rock. Klasyczny hard rock. Hard rock właśnie. Powiedzcie jeszcze, czy udział w takich przeglądach Was stresuje, czy mobilizuje? Uczycie się czegoś w ten sposób? Taki stres mobilizujący jest to. Znaczy, mobilizuje to jest do dalszej pracy. Macie nad czym pracować jeszcze? Cały czas robimy nowy materiał, nowe utworki, cały czas coś robimy. Wy macie już jakąś płytę nagraną? Świeżutka, dwudniowa. Miejsce premiera naszej takiej nieoficjalnej płytki. 7 autorskich kawałków. Zapraszamy na stronę, na Facebook. Będzie dostępna. Magic Rebels, pochodzimy z Łodzi i rozpoczęliśmy swoją karierę w 2021 roku. Wykorzystaliśmy sprytnie pandemię, żeby nadrobić czas i spędzić go w studiu na robienie swoich materiału. A jesteśmy w składzie Krzysztof Kociołek, gitara rytmiczna, Katarzyna Gabinowska, perkusja, Aleksander Wojtaszek, gitara prowadząca, Artur Majchrzak, wokal i Adam Schubert na basie. Czy często bierzecie udział w takich przeglądach? Nie stresuje Was to, że w jakiś sposób jesteście porównywani, oceniani? No, na tym to polega, więc jakby musimy się z tym liczyć i wziąć to w cudzysłowie na klatę, ale staramy się jakby zgłaszać wszędzie, żeby tak naprawdę poznało nas jak najwięcej ludzi, żeby dotrzeć do jak największego grona odbiorców. No i w tym sezonie robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby pojawić się gdzie tylko się da. Opowiedzcie jeszcze może, jaką muzykę gracie? W czym się czujecie najlepiej? Określił nas jako alternative hard rock. Staramy się też nie iść za bardzo jakby w ciężkie klimaty, bo jednak znaleźć odbiorców na taką muzykę jest ciężko, więc staramy się oscylować w czymś pomiędzy radiem, ale też czymś, co da nam troszeczkę więcej satysfakcji z tego, jakich technikaliów możemy użyć w tych utworach, czy w jaki sposób je skomponować. Roxana tutaj, Good Omen, pochodzimy z Poznania. W sumie zakres punk, rock, różnych pop, gatunków, tak, dokładnie. Troszeczkę wszystkiego, ale ze naszym sznytem do tego. Od czasu do czasu, myślę, że z 1-2 w roku udaje nam się zagrać takie przeglądy. Czy porównywać się? Na pewno jest jakiś dreszczyk emocji przed każdym wyjściem na scenę, tak. Ale to jakby jest jak najbardziej motywujące. Ale czy porównywać? Słuchając teraz prób, zauważyliśmy dużą różnorodność i myślę, że porównywanie się chyba nie ma sensu. Każdy daje coś od siebie, każdy pokazuje swoje emocje, w jak najlepszy sposób potrafi i to chyba się najbardziej liczy. Jesteśmy zespołem Lit, jesteśmy z Poznania, przyjechaliśmy po raz pierwszy tutaj do Kramska. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, że mogliśmy tutaj dzisiaj wziąć udział. Scharakteryzowalibyśmy jako taki ogólnie rock alternatywny, czyli mieszamy gatunki, tematyki, czyli nie chcemy się jakby, wychodzimy z rocka, ale chcemy dodawać do tej muzyki jakby rzeczy, które mogą być skojarzone z innymi gatunkami. Przeglądy lubimy co jakiś czas,
Tak naprawdę chyba ostatnim razem na przeglądzie. No w sumie byliśmy tydzień temu na piernikaliach w Toruniu, więc tak powiedzmy okazjonalnie przeglądy są teraz rodzajem takiego trochę testu, więc nie jest to powiedzmy nasz priorytet, ale staramy się gdzieś tam co jakiś czas po prostu znowu sprawdzić takiej typowej rywalizacji. A jak Wam się podoba w Kramsku? Rewelacja, no piękną macie scenę i to naprawdę tutaj bez żadnej kokieterii, jakby sprawdziłem stosunek liczby mieszkańców, to wow, robi wrażenie. Pogoda też dopisuje. Pogoda się też piękna, no byliśmy w zasadzie, nie mieliśmy okazji dzisiaj za dużo pozwiedzać, ale też widzieliśmy ten zlot tutaj motoryzacyjny, więc dzieje się coś u Was, chętnie przejedziemy znowu. Jesteśmy zespół Dimera, jesteśmy z Poznania. Istniejemy od 2016 roku. Gramy muzykę metalcore'ową. Jest to około metalcore'owa muzyka. Co jeszcze więcej mogę dodać? To jest wasza pasja, muzyka? To jest tak naprawdę nasze całe życie. Oprócz tego, że mamy swoje rodziny, mamy swoją pracę, to jakby całe nasze życie krąży wokół muzyki tak naprawdę. Ja uważam, że granie w mniejszych miejscowościach też jakiś ma swój urok. Dlatego też tutaj jesteśmy. No właśnie, a jak Wam się podoba w Kramsku? No uważam, że to jest bardzo urocze miejsce. Tak naprawdę mieliśmy chwilę, żeby się przejść tutaj po tej miejscowości, ale przyznam, że jest super. Pochodzimy ze Żnina, nazywamy się Free Road, ja jestem na wokalu, gitarze, nazywam się Andrzej. Ja jestem Horacy, gram na perkusji. Ja gram na klawiszach, nazywam się Cezary. Olek, gitara basowa. Powiedzcie, kto Was inspiruje, jaka twórczość, jaką muzykę gracie, jakiej słuchacie? No aktualnie australijska scena muzyczna, więc wszystko co wychodzi z Australii. Tak, indie rock, elementy funku, też grunge'u. Grunge'u, bardzo się też inspirujemy latami 70., 90. A czy takie przeglądy jak ten, gdzie jednak stoicie obok innych zespołów, stresują Was, czy jest to dla Was jakaś mobilizacja do dalszej pracy? No na pewno mobilizacja, też polecam każdemu takie przeglądy, bo można poznać sporo fajnych zespołów. My nawiązaliśmy sporo właśnie tutaj znajomości. No i tutaj też poziom jest bardzo wysoki, plus tutaj moje serce skradło koło gospodyń wiejskich. Naprawdę to na każdym przeglądzie życzę, żeby każdy to miał. Właśnie chciałam zapytać, co Wam się najbardziej podoba w Kramsku, czy w ogóle Wam się podoba, ale chyba już wiemy. Pięknie no tak. Jest, naprawdę. Bardzo, bardzo ładny obiekt macie tutaj i no, wiele miast może Wam pozazdrościć tego klimatu tutaj. I no wiemy, że to też pierwsza tak. Impreza z nowym tutaj Daszkiem, aha. Więc cieszymy się, że możemy być tutaj częścią tej historii. Czy Wy macie jakąś płytę? Mamy. Tak, tak. Teraz wydaliśmy właśnie naszą trzecią płytę. Można nas posłuchać na Spotify'u. Wrzuciliśmy też na YouTube'a parę teledysków do najnowszych utworów z płyty. Także zapraszamy serdecznie do przesłuchania. Jesteśmy zespół Wrony, przyjechaliśmy z Gorzowa, jesteśmy dzisiaj w składzie Paweł, Piotrek, Jurek, Wojtek i Piotrek. Słuchamy wszystkiego, pasjonuje nas wszystko, co gra, muzykę, którą gramy, nie wiem, to chyba taki rock, dobry stary rock po prostu, oparty na dobrym tekście. Jesteśmy pierwszy raz na przeglądzie i nie jest to stresujące. Ale z drugiej strony też to jest ciekawe, bo można posłuchać wszystkiego tego, czego nie serwują nam media, a co jest fajnego w kręgu muzyki w Polsce. To jeszcze tylko pytanie o nas, o Kramsk. Jak Wam się podoba w Kramsku? Mi osobiście się podoba. Kolegom chyba też. Jest piękna pogoda, cudowna publiczność. Fajnie w ogóle, że takie festiwale w Polsce się organizuje, bo one są chyba potrzebne.
więc ja nazywam się Sebastian, jestem wokalistą i gitarzystą, nazywamy się zespół Rumor i gramy w sumie coś, co można określić jako indie punk rock. Gramy ze sobą już w sumie od 2016 roku i co mógłbym więcej powiedzieć? Mamy nadzieję, że zrobimy naprawdę dobrą robotę i zagrzejemy dobrze scenę. Macie nadzieję na wygraną, czy to jest bardziej takie kwestia sprawdzenia się, nie wiem, chęć wystąpienia z innymi zespołami, jakaś rozrywka? Nie no, zawsze jest chęć wystąpienia przede wszystkim na scenie, prawda? Natomiast to mamy gdzieś tam, powiedzmy, ten taki gen rywalizacji, bardzo tą rywalizację lubimy. No i tak, liczymy na wygraną, oczywiście. A czy skład jury was troszkę jakby deprymuje? Mamy tutaj Artura Lesickiego, który jakby na gitarze zna się jak mało kto. Nie, nie mamy z tym problemu. Też graliśmy przed różnymi składami jury, między innymi na przykład w Głogowie, gdzie zasiadał Olaf Derek Glasow. Jakby nie mieliśmy takich problemów, żeby wyjść na scenę i po prostu zrobić dobrze robotę. Okej, to jeszcze powiedzcie, bo jesteśmy w Kramsku. Nie wiem, czy znacie Kramsk, byliście kiedyś, ale jeśli nawet jesteście pierwszy raz, to jak odbieracie to miejsce, czy wam się podoba? Bardzo nam się tutaj podoba. Bardzo nam się tutaj podoba i w ogóle amfiteatr jest bardzo przyjemnie zrobiony, nagłośnienie jest świetne, sama impreza wydaje się być bardzo taka rodzinna i ciepła, więc jest super. Że zakończyła się część przeglądowa. Obejrzeli panowie, wysłuchali, trwało to dość długo, każdy zespół miał szansę zaprezentować się w całej okazałości. Jakie wrażenia na gorąco? Nie pytamy, kto wygrał, tylko jak to odbieracie? Jednym słowem, nie no, nareszcie na żywo, nareszcie z fajną energią, miło poznać w ogóle kilka fajnych kapel z całej Polski tak naprawdę. Się zebrali tutaj w Kramsku, druga edycja tego festiwalu, mam nadzieję, że będzie więcej, że za każdym rokiem te zespoły będą chciały przyjeżdżać. No i mam nadzieję, że po prostu będzie to trwało, a dzisiaj jeszcze jest to tajemnicą, ale chyba jakieś tam typy mamy. No tak, jeszcze nie ochłonęliśmy, to prawda, ale ja myślę, że najważniejsze jest to, że ludzie chcą grać na żywo. To, czy chcą ich inni słuchać, to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast granie na żywo zawsze miało ten przekaz emocjonalny i to jest moim zdaniem najważniejsze. Poza tym, no gdzieś ci ludzie muszą się pokazywać. Wiadomo, że rynek wygląda troszeczkę inaczej niż jeszcze parę lat temu. Poza tym, drodzy Państwo, no Polska zawsze była potęgą, jeśli chodzi o muzykę, jest i będzie, tylko że nikt o tym nie wie, a takie miejsca pokazują, że właśnie tak jest. Różnorodność muzyczna, bardzo odważne niektóre stylistyki, myślę, że to świetna sprawa. No, tutaj nie było ludzi przypadkowych. Zespoły były na bardzo dobrym poziomie i z wielką przyjemnością właśnie oglądaliśmy i słuchaliśmy na żywo bardzo dobrych wykonań. No niestety musimy kogoś wybrać. Nie jest to sport, nie jest to rzecz wymierna. Będziemy się kierowali po prostu naszym gustem. W tym składzie gracie od roku, tak? Tak, w zasadzie tak. Musieliśmy zaktualizować informacje. Tak jest. Oprócz tego, że objeżdżacie festiwale, jak widzimy, z pięknym skutkiem, to gdzie was można oglądać, gdzie was można posłuchać? Myślę, że najlepiej obserwować po prostu nasze social media, bo to jest takie miejsce, gdzie zawsze zamieszczamy najbardziej aktualne informacje, więc to jest właściwe miejsce. Zarówno YouTube, jak i Spotify, jeżeli chcecie posłuchać, to tam jest materiał. Nie jeszcze ten najnowszy, bo ten najnowszy się wypieka i pewno pojawi się do przesłuchania i skupania niedługo, ale jest to posłuchać na pewno na Spotify, bo jest nasza epka na YouTubie z teledyskami. Są koncerty na żywo nasze wrzucone, także jeżeli chcecie, to zapraszamy. A powiedzcie jeszcze dla tych, którzy będą chcieli was posłuchać, z czym was jeść? Prosimy o sprecyzowanie. Jakbyście, wiecie co, ja wiem, jak się lubicie, nie lubicie szufladnikiem, jak jest szufladkowane. Ale ludzie słuchający, jakiej muzyki znajdą u was to, czego potrzebują? Może tak. Ja myślę, że każdy daje trochę od siebie i to tak jest, wychodzi taki, mamy nadzieję, przyjemny miszmasz, bo na pewno jest gitarowo.